Okej, okay. Cześć, tu Grusik 12 i widzimy się znowu w Terrarii, jak widać. Odcinek, nie pamiętam który, w ogóle nigdy tego nie mówię, który odcinek. Ale co ja robię tutaj w kopalni? Na pewno, że kopię, ale... Otóż zbieram teraz surowce na lepszą zbroję i lepszą broń i tego typu rzeczy, żeby pokonać następnym razem Eye of Cthulhu, a nie tak jak było ostatnio. To... No wiecie, obejrzyjcie sobie poprzedni odcinek po prostu. Nie chce mi się o tym mówić nawet. Ale tak, areny też poprawiłem, jak wrócę w tym odcinku, jeśli nie zapomnę, do domu tam, od góry, to pokażę wam arenę już poprawioną, tak żeby, że nie ma już, jest więcej platform i większej odległości od siebie, że tak jakby jest mniejsza szansa na zabicie siebie od upadku. Kolejna złota skrzynka. Ajajaj, prawie się zabiłem. Oh yeah, pyk. Co my tutaj mamy? Kolejny Magic Mirror na sprzedaż. Hunter Gold Coin. Uhuhu, loot all. Skrzynkę oczywiście zabieramy. Oj, co ja robię? Tutaj coś jest u góry? Nie ma. Ale tam pajęczynki zostawiłem. Bomby mam 4 w ogóle. A, to kupowałem chyba u Demolishiera na Eye of Cthulhu, ale pst, nic z tego nie wyszło. Złoto, 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 bogactwo. U, ile bogactwa. Ile bogactwa. Okej, okay, kopu, 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 kopu. W ogóle ja mam chyba trochę złota w domu, więc zresztą sobie skraftuję z tego jakąś zbroję czy coś. Ale okej. Okay. Gdzie ja tu mam tego hooka? Muszę go sobie przełożyć do ręki za dynamit. Coś muszę wyrzucić do kosza, żołędzie. Nie proszę. Ktoś nadepnął na tego. Tu widzicie, jest takie puste miejsce i tu jest taki jakby ciemniejszy kamień. No, na YouTube tego nie będzie widać, oświetlę wam. O, tam był takie, coś taki kamień, jakby się bulżer nazywa jakoś tak. To jest takie coś, że jak się nadepnie na płytkę naciskową, to spada i zabija. To jest strasznie... tego się nie da uniknąć, tak szybko spada praktycznie. A jest naprawdę niebezpieczny, bo odejmuje 150 życia ponad. I można je zabić, więc... Więc wiecie, on niebezpiecznie się z takimi rzeczami bawić. Hops. Tu, ty, chodź tu. Okej. Okay. Ja teraz muszę polecieć do góry. Hopsi, hopsi. Okej. Okay. Tutaj te dwa klocki. Aj, przydałoby się to jakoś zabudować troszkę. Te dwa klocki, okej. Okay. Chyba. Zobaczę. Już lecę zobaczyć. Ajć. Ale zladżyło. Aj. Tak, idealnie. Aj, tutaj będzie ten, tutaj to. Pap, jak to się nazywa? Woda. Jak to się nazywa? Woda, no. Ha. Kto by pomyślał, że to woda. Tutaj zabudować trzeba, żeby tą wodę gdzieś tam odetnie potem. Ale tak, tutaj. No, znisz to. Tutaj do środka. Szkielet. Szkielet. Aj. Nawalaj go kill offem. Aj, przynajmniej go strzelam na odległość. Mieczem by szybciej podszedł do mnie. A tutaj mogę spuścić więcej tej wody nawet stąd. Okej, okay, całkiem spoczko. Okej, okay, pajęczyny pozbierane. Tutaj się przelecieć w to miejsce. Pochodnie, nic nie ma. Tu jedna pajęczyna. Okej, okay, trochę miedzi. Kolejny szkielecik. Ojojoj. Okej. Okay. I lecimy dalej. Nie ma tutaj... Opierdalania się. Ok. Wow. What is in here?
Tu się wkopię i złoto, złoto. Po co mi włóczni? Chcę taki. Po co mi pressure plate? Powietrze, powietrze. Tu mogę polecieć do góry nawet. Strzały, strzały nie potrzebuję za bardzo. Mam cały full. O, tu chyba obok jest srebro, też będę musiał tam wejść. Zaraz tutaj się będę mógł doładować. Aj, nie trafiłem. Jeśli trafię, to ok, mogę się tam doładować powietrzem. Ale chyba wykopię jeszcze. Ajajaj, 999. Miałem to pod siódemką. Muszę sobie zamienić pod siódemkę zamiast tych bomb, to wyrzucić. I zbieramy złoto, złoto, złoto. Złoto, fajna rzecz. Pozbierać trzeba go dużo. W Minecrafcie złoto jest bardziej realistyczne, bo jest przedstawione jako przedmiot słaby bardzo. Tutaj natomiast złoto jest mocniejsze od żelaza, więc... No wiecie. Tego załatwię mieczem. Okej, wylecę tutaj na chwilę, bo załatam o tak, żeby mi nie wchodzili tutaj do środka. Tam jest ten, miner. Może wydropi hełmik. Okej, złoto, złoto, więcej złota. I można wylecieć z jaskini. Okej, tutaj jakieś oświetlenie. Pirania. Okej. Tu chyba było srebro. Z tego co widziałem. Tu też jakieś tam zejścia na boki są. Tu oświetlę troszkę. Jest srebro. Jest i srebro, można wykopać. Tylko trzeba sobie zrobić miejsce na to. Skasuję dirta. Skasuję też to, skasuję też to. Oj, oj, oj. Haj. Wow, ale z nim wygrałem, zamienię. Ajajaj. Aj, jak on. Co? No, ale lagi. Dobra, on nie wyjdzie. Wrzucę mu tam, pomyślmy. Bombę. Hop, swap. Ajajaj. Nic mu nie zrobiło. Ajajaj. Dobra, zmarnuję moje dwie antyświęte strzały. One tak naprawdę nie są do niczego potrzebne. Okej, mało życia ma. Jedną bombę jeszcze mu tam wrzucę. Oż ty, czarny slime. A masz tutaj. Okej, mogę wyzbierać srebro od razu. Całe się samo wykopało, że tak powiem. Tutaj dam pochodnie. Tutaj jakieś oświetlenie. A, oni tędy nie wyjdą. Takie buty. A, piranie też. Mam utrudnioną sprawę. Ale tu jaskinie są. Normalnie zwiedzanie będzie dzisiaj. Epickie zwiedzanie. Jak muzeum. Okej. Wow, już nagrywam tutaj z jaskini samej. Zaraz, ile to będzie? Prawie 10 minut. Już 9 minut nagrywam. Więc to jest... Tutaj szybko idzie, widzę wszystko. Fajnie się kopię po prostu. I szybko na ten czas zletuję. Tu nic nie ma, ok. Najpierw sprawdzę u góry, bo na dole nie chcę iść, bo tam jest... a tu dam? Wow, odkryłem jaskinię u góry dzięki temu. Fajnie. Okej, teraz tu wejść. Pyk, 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 pyk. Pajęczynki. Pajęczynki, dobra rzecz. Ciekawe, czy one się generują, jak na przykład jak nie oświetliłbym jakiegoś miejsca, to czy pajęczyny by się tam wygenerowały od nowa, że tak powiem. Na przykład jakbym wrócił, nie wiem, po dwóch terrariowych dniach, powiedzmy, to czy one by tam były znowu, czy... Czy by nie wyrosły, że tak powiem, no.
To jest ciekawa sprawa, tak to by można, nie wiem, jakąś hodowlę sobie założyć przy domku pajęczym. Czy coś. Wow, 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 ile srebra, ile szczęścia. Bogactwo dzisiaj tutaj normalnie, zostanę burżujem. Jak, skąd oni się tam wzięli? O, tutaj przejście na drugą stronę aż. O Jezus Maria, jakie jaskinie. Czekam, w ogóle czekam z napiętym. Co z napiętym tchem? Nie, to też tak nie mówi. Tam kryształy pod spodem mam, widzę. Zaraz do nich skoczę, tylko spenetruję jaskinie góry. Czekam w napięciu na update Terrarii, ponieważ naprawdę rzeczy, przedmioty, bossy, wszystko w tym update'cie będzie naprawdę epickie. I tu nie ma pitolenia. Uuu, to tam tuż u góry. Tuż nade mną są te jaskinie, co penetrowałem chyba dwa odcinki temu przed Eye of Cthulhu. Albo właśnie tam po mnie, miałem iść po Eye of Cthulhu. Dobra, nieważne. W każdym razie tam byłem, jak widać. No, światła tam są. Totalnie nie wiedziałem, że tu pod spodem coś takiego. O, tam demonitu trochę tutaj widać. O, ile szczęścia. Ile szczęścia. O, tam Blinkrot chyba rośnie. Tutaj rośnie Blinkrot na pewno. Jezus Maria, jak ja mam to wszystko tutaj spenetrować w ogóle? Jeśli bym to mógł kopać tutaj 5 lat i... No, 5 lat. 2 dni i wszystko by jeszcze chodziło. W ogóle, nie wiem czy zauważyliście, zajęłem 6. miejsce w top 10 u Bloa i jestem szczęśliwy. Co to lag? Nie, jeszcze trzymałem, myślałem, że zawisłem w powietrzu, mam laga. Ale 6. miejsce w top 10 u Bloa to jest coś, w ogóle... Miałem wysłać Moment Farma, też myślę, że bym zajął jakieś miejsce, ale... Akurat mi się chciało. Nie będę zbierał tego kopera całego, jak będę potrzebował, to pozbieram. Teraz nie potrzebuję, bo mam lepsze rzeczy. Irony i silvery. I goldy. Wow, farma Blinkrotów. Tutaj coś jest? Nic. Ajajaj, jak ja mam to pozbierać? Wyrzucę to i wyrzucę grzyby. Dzięki temu wyrzucę to. Blinkrota zebrałem? Ajajaj, chciałem nasionka. Okej, okay, nie wypadły. Ale no tak, bo to były małe te, małe roślinki. Ajajaj, ale tu tych jaskiń. Tu już widzę kolejne normalnie. W ogóle mózg rozwala. Mózg rozibany. Normalnie jak to mówi pewien zagrajmy. Okej, wszystko zniszczone. Te pajęczynki były. Ja nie jak ja mam spenetrować ten system jaskiń w ogóle? Co to jest? Oby te miały połączenie, bo nie chcę tędy wchodzić. Tutaj rozwalę tak prowizorycznie, tylko na wszelki wypadek, jakbym potem tutaj miał wejść. Tędy. Ale... No... mózg rozwalony. Rozwalony, powiedziałem tak. Okej. Okay. No, no, no. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Do dodania masz? Chyba nie. Aj, aj, aj. Jakie cave'y! What the fuck? Jakie jaskinie! O, o, dobra, no wszedłem tędy. W sumie może być. Ile pajęczyn? 145 pajęczyn już mam. W ogóle lol. Lol WTF i jaki żal. Lol WTF, że aż tyle, a jaki żal, bo tak mało. Ale okej, okay, lecimy dalej. Teraz tutaj zakręcić. Zapalić tutaj lampkę. O, tu kolejny. Czy ja już tu nie byłem? Nie, tutaj nie byłem, ale tu było, tu jest kolejne miejsce po tym buldżerze, czy jak to tam się mówi. Buldożerze? Buldożerze, tak, miejsce po buldożerze. Tutaj jeżdżą buldożery i to jest niebezpieczne, więc proszę tak uważać i nie zaśmiecić środowiska naturalnego. Okej, okay, kopu, kopu, kopu. Złota coraz więcej. Aj, tu zniszcz to. Okej. Okay. Ale tu
Kopera też jest całkiem spoczko. Spoczko sporo. Ale nie chcę mi się go zbierać, bo nie jest on mi potrzebny. Ale tak, złota, złoto, złoto. Ale te jaskinie są naprawdę spore, więc tutaj zajmie mi chyba cały odcinek, aż spenetrowanie ich. I pewnie ich nie spenetruję też do końca. Glowsticka chcę. Trafię tam? Ajajaj. Od kopera się odbił chyba. Złoto! Tam jest złoto, ja tam idę. Oj, szkielet mi zajdzie od tyłu, nie dam się. Co ja wziąłem teraz? Kamienie, nie chcę kamieni. Mam zapas. Tak, dobrze widziałem, jest złoto. Cyk, ale złota. Samo szczęście. Tu pod spodem, pod dirtem kamienie, tam nic nie ma. Z tego co widzę przynajmniej. Już mam 99 złota, muszę coś wyrzucić. Więc wyrzucę... Ajajaj, nasionek nie chcę wyrzucić, drewno mogę wyrzucić, nie potrzebuję go aktualnie. Jak będę potrzebował, to sobie zetnę trochę drzew. Ale okej, okay, jaski. No ale złota coraz więcej w moim ekwipunku. Z tego się może zrobić nawet zbrojka. Przydałyby się jeszcze te. Jak to się nazywa? Rubiny. Z rubinów można zrobić slajmową koronę, a ze slajmową koroną można przybywać King Slime'a, więc... Co jest? A King Slime'a by było łatwo pokonać, bym się mógł skampić po prostu na wysokim słupie i nawalać do niego cały czas z łuku i wygrałbym spoczko łatwo. Tu miała być pochodnia. Okej. Okay. Więc mogę się teraz cofnąć i zejść jeszcze w tą stronę, a potem się jeszcze bardziej cofnąć. Rubiny! O wilku mowa. Rubin, 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 wyrzucę lensa. Ajajaj, lensy zbieram. Co bym mógł tu wyrzucić? Dynamitu nie, bo drogi jest. Kamień wyrzucę, nie potrzebuję kamienia. Co z tego, że potem nie będę miał się czym zabudować? Zabuduję się złotem. Okej, okay, tu ten. A jaskinie coraz głębsze. Ajajaj. Wow, wow, wow. Aj, woda, całe szczęście. Mógłbym się zabić. Czyli obszedłem to tak jakby dookoła teraz. Okej, okay, całkiem spoczko myślę. Ajajaj, prawie tam byłem. O, idealnie. Tu nic nie ma. O, tego na hita ściągnąłem. Całkiem nieźle. Na hita. Trochę zlaczył, ale to nie zmieniło wyniku tej walki, którą przegrały nietoperze. Jak mogą ją wygrać, no? Okej, okay, teraz muszę zebrać topazy. O, złota więcej. Coraz więcej tego złota, myślę. Widzę tutaj im głębiej. Ajajaj, co ja mogę wyrzucić? Co ja mogę wyrzucić? Nie, nie, nie mam co wyrzucić. Wyrzucę water candle, nie. To on się zabił? Nie, nie zabił się. Jak on się nie zabił? Oni mi chyba nie obrywają. Dobra, wyrzucę te nasionka. Mam ich trochę w domu i takich nie używam. Więcej topazów, poproszę. Ale takie kopanie pionowe, tuneli, to jest nawet niezła technika szukania jaskiń, więc... Tutaj, myślę, nie będzie żadnych problemów z surowcami. Ajajaj, chcieli mnie zabić. Zabiły mnie. Nie, nie zabili. Ha, jestem lepszy. Kto by pomyślał, że jestem lepszy? Więcej topazów. Yummy. Już nagrywam 20 minut prawie. 19 minut już nagrywam. 20. Ponagrywam jeszcze, myślę, te tam 5 czy 6 minut i resztę jaskiń sobie spenetruję prywatnie. Pokażę wam potem łupy wojenne, że tak powiem.
Ajajaj, tam coś jest, tam zaraz pójdę. Ajajaj. Masz po głowie, masz po głowie. Łysy jest w ogóle. Ale poleciał na ścianę. Miota nim jak szatan. Co, ja wyrzuciłem miecz? Chodź tu. Legendarny, nie? Ja go wyrzuciłem. Tutaj srebro siedzi. Ale idzie do mnie szkieletor. Więc trzeba go najpierw zabić, a potem dopiero zebrać skarby. Czy on chodził po wodzie? Nie. Chodził po srebrze. Chyba. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Okej, oświetlenie jest. Więcej srebra, okej, i się przelecimy tutaj, tam kolejne blinkroty, nie wiem czy mam je zbierać jeszcze, bo już mam ich całą masę. Polecę górą. Okej, tutaj jest zablokowane. Widzę, że można to obejść jakoś dookoła. Więc przekopię się tędy. Czy ta meduza wyskoczyła z wody? Jakie to głupie jest. A masz! Masz. Life Crystal, tak! Oh yeah, ile pirani! Co to jest? Aj, wpadło do wody. Ja 180 życia, już jest całkiem spoczko w to życie. Widzę. Oj, oświeć tutaj. Więcej żelaza. No ej, zniszczyłem akurat ten, na którym byłem zawieszony. Okej, ale już jest coraz więcej popiołu tutaj im głębiej, więc widzę, że zbliżam się coraz bardziej do piekła. Nie piekło, no to jest teraz podziemny świat się nazywa to w dosłownym tłumaczeniu, ale piekło to piekło, no w Minecraftie nawet też się mówi piekło, nie? Okej, wszystkie piranie tutaj mi zaraz wyjdą. Ajajaj, meduza się na mnie rzuciła. Kiedyś też bym uciekał w popłochu, tak mało życia bym miał. Tą meduzę tam ulżej w cierpieniu. Ajajaj, idzie z czarny slajmik. Okej, kopu. Tam kolejne jaskinie widzę pod ziemią. Co to jest? Jak ją spenetrować taki kif system? Tam się nie będę kopał, jak nie znajdę tam przejścia, to kicha i tyle. Okej. Lecimy dalej. Okej, i wróciłem chyba mniej więcej na początek teraz całego tego cave systemu, o ile się nie mylę. Bo tu jest niewykopane złoto, zaraz. Gdzie jest mój tunel? Nie, ja to... Ajej, jeszcze ten cały tunel, potem tam jaskinie, ja nie mogę. Wiecie co, ja tu skończę, wykopię to złoto i skończę odcinek po prostu, wrócę tu sobie kiedy indziej sam kopać. Ale w złoto dzisiaj owocnie. O, nie ma co powiedzieć. Owocnie w złoto, jak nie wiem. No dobra, więc dziękuję wam, jeśli to oglądaliście, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i cześć.